Witam, mam na imię Karol, a Ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex. Dzisiaj powiem o coraz słabszych notowaniach rynków akcji. Rok 2016 zaczął się dla rynków akcji dużą zmiennością, która wciąż ulega nasileniu. Tuż po księżycowym nowym roku chińskie giełdy zanotowały olbrzymie spadki, w ślad za światowymi rynkami akcji. Według chińskiego kalendarza rozpoczął się właśnie rok małpy. A jedną z jego cech jest złośliwość. Oto co się wydarzyło. Shanghai Composite po tygodniu wolnego otworzył w poniedziałek sesję ze stratą na poziomie 0,6%. W zeszły czwartek japońskie rynki akcji zanotowały duże straty. Nikkei spadł o 11% najwięcej od października 2008 roku tego samego dnia londyński FTSE spadł o 1%, niemiecki DAX stracił 0,5%, a francuski CAC 1,8%. Również akcje niektórych producentów samochodów znacząco straciły na wartości. Toyota o ponad 6%, Nissan o 5,5%. Wydaje się zatem, że główną rolę grają tu czynniki fundamentalne. Z powodu niepokoju związanych z cenami ropy oraz sytuacją gospodarki Stanów Zjednoczonych główne indeksy na całym świecie zanotowały pokaźne spadki. Prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen, powiedziała. Że warunki gospodarcze Stanów Zjednoczonych są obecnie mniej korzystne dla wzrostu gospodarczego i zwróciła uwagę na obniżenie cen akcji oraz wyższe oprocentowanie kredytów. Największe gospodarki w strefie euro nadal są pod wpływem kryzysu gospodarczego. Dane przemysłowe z zeszłego tygodnia wskazują, że produ produkcja w Niemczech skurczyła się o 2,2%. We Włoszech o 0,7%, o we Francji o 1,6%. Spowolnienie gospodarcze potwierdziły też dane z Chin, gdzie stopa eksportu spadła o 6,6%, a import zmniejszył się o 14,4%. Co zatem powinno działać na rynkach? Nieciekawe wskaźniki oraz negatywny sentyment powstrzymują inwestorów przed wyjściem na rynek. Z drugiej strony istnieje grupa inwestorów, dla których ostatnie spadki głównych indeksów są świetną okazją do wejścia na rynek, ponieważ liczą na to, że będziemy mieć do czynienia z odwróceniem trendu. Pytanie zatem brzmi: czy rynki osiągnęły już swoje dno, czy też zanotują kolejne spadki? Ja jestem Karol, a ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.